Cześć wszystkim, znowu Pony 7. To jest rezydencja Billa, to znaczy Gila, znaczy, ale dobra, wiecie czyja to jest rezydencja. Dobra, chcemy chyba pewnie wyjść na górę. Myślę, że spory tu tłok. Wow, tyle ochroniarzy. Jeśli naprawdę ceni sobie swoje życie, pan Gilbert Bates. Może być, że Gil. Okej. To jest dosyć ważna postać, więc ma własny głos, więc nie będę mu przerywał w rozmowie. Allow me to introduce myself. I am Gilbert Bates, as I'm sure you have surmised. I'd like to extend my thanks to you, sir, for putting an end to the difficulties at my factory. I've been informed that there is a matter you wish to discuss. Czy mógłbyś mi coś powiedzieć o niedawnej próbie zamachu na twoje życie? Coś myślę, że mamy coś wspólnego z tym. There's not much really, as Chukka is given to overzealousness in his protection of my person. He rendered the interloper lifeless before I could question him. All he had on his person was an amulet bearing the symbol of the Molochian hand, the eye in the hexagram. Ręki molochańskie? They were a religious order of assassins some 500 years ago. Rumors of their continued existence surface periodically, but are usually proven to be hoaxes. I figure this for a new group trying to adopt some of the prestige of the name. Zdaje mi się, że ja też jestem na ich liście. Let us hope for both our sakes that they are mere pretenders to the name, then. I would be loath to have the authentic Molochians out for my blood. Cóż, patrząc po ich dotychczasowych prób zamordowania, to chyba nie są oryginalnymi zabójcami, nie są zbyt skuteczni. Ale okej, dobra. Mam pytanie na temat pewnego pierścienia. Great gods, how did you come by that ring? Dał mi go umierający gnom. A gnome? What manner of tomfoolery is this? Are you certain it was not a dwarf? Na pewno. Nie widziano jeszcze chudego krasnoluda bez brody. Yes, I am familiar with the dwarves and their customs. Tell me, was there anything distinctive about this fellow? Czy ten strażnik może przestać chodzić? Irytujące. Okej, okay. Miał bliznę przecinającą lewe oko. By Alberic, I knew it in my heart. That was no gnome. It was Stenna Rockcutter. Przypuszczam, że mógł to być jakiś chory krasnolud, ale ten brak brody. Yes, I know, it is madness, but please tell me, did he say anything to you before he died? Did he say anything about me? Krasnolud zgolił brodę. To szaleństwo. Powiedział, że uciekłby ostrzec nas przed złem. The evil? What evil? And where did he escape from? Nie powiedział. Było dla mnie oczywiste, że to ty mi powiesz, co to znaczy. Something horrible must have happened after I. Did he say anything else? Mówił o tobie jako chłopcu. Dlaczego? I do not know. Even though dwarves reckon time differently than humans, he must have realized that I am now an old man. Perhaps it is because I was but a boy when I betrayed his trust all those years ago. Jak to się stało, że go zdradziłeś? That is quite the long tale. A tale of my shame it is. Okej, mów dalej, słucham uważnie. It is ironic that my greatest mistake is that which brought me such wealth. As a youth, I was enamored of all things dwarven. So I sought out the nearest clan and attempted to impress them with my grasp of their technology. They laughed. It was obviously a novelty to them, a ridiculous human who had a natural bent towards technology. I suppose it didn't help that I was a mere 14 years old at the time. I became something they humored to entertain themselves. Stenna was the only one who truly called me friend in all those years. And betrayal is how I repaid his friendship.
It was he who first showed me their steam engine, as he knew I could appreciate the beautiful intricacies of its design. They had left it to rust in a corner, as they had very little use for a device that would reduce the need for sheer physical power. Imagine a dwarf relying on a device to do his digging for him. It's preposterous. Rzeczy samej. I asked him if I could tinker with it, perhaps improve on it, as I knew this was the key to becoming truly a part of the dwarven world. I quickly devised a way to use it to power a pump for draining the mines. When I fell all over myself trying to explain it to them, laughter was, once again, their only response. I knew I had to somehow gain their respect, so I hastily sketched some schematics and set out to prove my theory. The struggling human mining company that I brought the plans to offered me a share in their mines for the steam pump. I was ecstatic. I had not a care for their mines or their money. I desired vindication. When I returned to the dwarves to boast of my accomplishments and be welcomed into their clan, they were gone. The inventions came quickly after that, fueled by my anger and confusion. How could they have denied me my place amongst them after all my labors? Somehow I felt I could still prove myself to them. I continued searching for them in all my spare moments, but to no avail. But then they came, the robed ones. A, to się zaczyna ciekawa część. They appeared to me late one night, and they warned me to never speak of, nor try to find the dwarves again. Still being a mere lad, you can imagine the terror that put into me. As my wealth and power grew, I shook off some of my youthful fear and hired the first in a long chain of investigators to locate Stenar and his clan. None of them ever returned with any worthwhile information, and some never returned at all. The ones that did told of vicious traps and creatures attacking them from the shadows. As word of these failures spread, it became more and more difficult to find souls brave enough to take on the challenge. Ale po co wysłali mnie tu z twoim pierścieniem? He knew that ring would lend veracity to your tale. I gave Stenar that ring the last time I saw him. Now he is dead. If only we knew what he meant by the evil. Panari uważają, że zło oznacza kogoś o imieniu Arnax. I don't put much stock in religious ramblings. I'm more concerned with who killed Stenar and why, and what all this has to do with my relationship with the Black Mountain Clan. Co więc można teraz zrobić? There must be some clue left in the Black Mountain mines. I am certain of this. You seem to be a resourceful individual. Would you be interested in searching the mines for some clue as to their whereabouts? I would make it worth your while, I can assure you. Mnie też ciekawi rozwiązanie tej zagadki. Przyjmę więc twoją propozycję. Splendid! Here, let me mark your map with the location of the Black Mountain mines. I am certain there must be some clues to be found there. Please, return as soon as you have found anything. Czy mogę ci zadać jeszcze parę pytań? Of course. What do you wish to ask of me? Tak naprawdę to nie ty wynalazłeś maszynę parową. No tak, to wiadomo. A czemu... Czy możesz mi powiedzieć o swoich interesach? Well, as you know, I am the foremost manufacturer of steam engines in Arcanum. Virtually without competition. I am working on a prototype for a smaller, more efficient engine right now, as a matter of fact. I also have various interests in other technological endeavors. Nie masz żadnych problemów z robotnikami? Why do you ask? You're not a labor sympathizer, are you? A unionizer, perhaps? I can assure you, my workers are happy to have the jobs I give them. I treat all orcs, true blood and half-breed alike better than any other factory owner. Of that I can assure you. Nic takiego nie miałem na myśli, to tylko ciekawość. Yes, I can understand that.
with all the talk of labor difficulties and protests in all the journals. But in answer to your original question, I believe that I am fortunate to have been spared a lot of the problems others have been experiencing with their workers. I do believe it is because I treat my workers better than most. Why, their working conditions are almost human. Okej. Dobra, czas mi ruszyć w drogę. To był Gilbert Bates. Oczywiście, jak w większości zadań w Arcanum, jest również alternatywna wersja rozwiązania tego zadania. Polega ona na zjednoczeniu się z panem Upperby. Już go widzieliśmy, on chyba gdzieś tutaj ma swoją rezydencję. To ta dziwne miejsce, tam weszliśmy na szybko, tam była jakaś zepsuta maszyna parowa. Oszczędzając dużo jego gadaniny, pan Upperby uważa, że Gilbert Bates ukradł jego wynalazek maszyny parowej, że to tak naprawdę on ją wynalazł i zleciłby nam zadania sabotażu. Po czym zleciłby nam zebranie jakichś dokumentów na to, że to nie Gilbert Bates wynalazł maszynę parową. Polegałoby to na zakradnięciu się do jego rezydencji, ponieważ poprzez tajny tunel, który znajduje się tutaj. Potem musielibyśmy się tam przebrać za służbę, wejść do środka i ukraść pewne dokumenty. Ale to jest taka długa ścieżka. Można by również zamordować pana Batesa, użyć nekromancji, żeby go przesłuchać. Więc tak, takie rzeczy można robić. Ale ta opcja według mnie jest najfajniejsza, którą wybrałem. Okej, dobra, to jest bibliotekarka. Chcemy z nią o czymś porozmawiać. Czy mogę pana zainteresować członkostwem w naszej bibliotece? Członkostwem? Zgadza się. Wszyscy, którzy chcą przyswoić sobie wiedzę zawartą w naszych woluminach, muszą zostać członkami Biblioteka Taranska. Zatrzymają miriadami książek bardzo na różne tematy. Ile kosztuje karta członkostwa? Wow, drogie. Zadam kilka innych pytań. Mogłaby pani opowiedzieć trochę o waszej instytucji? To jest Wielka Biblioteka Tarancka. Powstała 60 lat temu, gdy król postanowił udostępnić ludności swoją ogromną kolekcję. Król, Tarant ma króla. Tarant już nie ma króla. To bardzo smutna historia. Niektórzy mówili, że gdy technologia zaczęła przybierać na znaczeniu, król chciał powoli uprzemysłowić Tarant. Inni uważali, że król nie dopuszczał technologii do ludzi. Mimo iż królestwo opływało w dostatki, na dworze królewskim panowało zamieszanie. Tak, gildia gnomów handlarzy zdobyła sobie coraz większą władzę. Pewnego dnia króla znaleziono martwego. Królowa i książę zaginęli. Bez następców tronu dwór został rozwiązany, a gildia gnomów handlarzy przejęła kontrolę. Ta dosyć naturalne, że tak powiem, bieg wydarzeń. Gdzie związki, różne spółki handlowe przejmują władzę, a monarchie są obalane. Takie również ma miejsce w Tarancie. Okej, teraz pójdziemy sobie tutaj, do biura kuriera taranckiego. Gadamy z tym panem miłym biznesmenem. Czym mogę pomóc? Czy mogę spytać o twoje imię? Nazywam się Wright. Jestem redaktorem kuriera taranckiego, najlepszej gazety w całej krainie. Kim jesteś? A jestem Punio. Czy mogę pomóc? Czy ma pan pracę, którą mógłby mi pan zlecić? Cóż, to jest kurier tarancki. Wieści to nasz interes. Pierwsza rzeczą, jaką przychodzi mi do głowy, gdy wspominasz o pracy, są wiadomości. Czy znasz jakieś sensacyjne opowieści? Płacimy całkiem dobrze. Cóż, jestem jedyną ocalałą osobą z IFS Zephira. Czy to się nada? Nie, poważnie? Tylko tobie udało się ocalić z tragedii IFS Zephira? Cóż za dar niebios, mogę mieć twoją opowieść. Zapłacę 500 monet na miejscu, jeżeli opowiesz mi na moje pytania. 500? Ma pan tę historię, panie Wright. Proszę pytać. Przede wszystkim zdaję sobie sprawę, że to było bardzo bolesne przeżycie. Nie śpiesz się. Jeżeli musisz przerwać na kilka chwil, rozumiem to w pełni. Czy jesteś gotów? Tak, dziękuję za zrozumienie. Możemy zaczynać.
A zatem, panie Punio, tylko tobie udało się przeżyć ze straszliwej katastrofy Jefezefira? Tak, przykro mi to mówić, ale nikt inny nie przeżył upadku sterowca. Czy masz jakieś pojęcie, co sprawiło, że wielki statek powietrzny runął na ziemię? Nastąpiła straszliwa eksplozja, wstrząsnęła całym pojazdem. Tak? W powietrzu nie było nic widać, ale dawało się słyszeć odgłosy strzelaniny. Strzelanina? Na tej wysokości? Jak to możliwe? Słychać było także silniki, myślę, że to były dwie różne maszyny. Silniki? Zefir był jedyny w swoim rodzaju. Cóż, innego mogło być tam z wami. W pobliżu sterowca znajdował się też wrak, jakiś dziwny pojazd. Inny pojazd latający? Niewiarygodne. A zatem uważasz, że to nie był wypadek? Może sabotaż? Powiada, że JFS Zephyr został celowo zestrzelony z nieba? Przez jakiś rodzaj tajnego pojazdu powietrznego? Tak, mniej więcej tyle udało mi się wywnioskować. Pójno, właśnie dałeś mi opowieść mojego życia. Dziękuję ci bardzo. Proszę, to obiecane monety. Dobrze sobie na nie zasłużyłeś. Muszę natychmiast wysłać to do druku. Do widzenia. Jest jeszcze co mogę zrobić? No cóż, w tej chwili nie mamy żadnej wolnej posady. Jest niewielka robótka, którą można wykonać. Zapłata tylko 75 monet. W porządku, weź to na ten rachunek. Trzeba to dostarczyć pani Halster. Devonshire i Vermilion. Na rogu Devonshire. Tak. Wróć do mnie po 75 monet. Dobra. Devonshire i Vermilion, powiadasz. To jest Polton. Chyba Devonshire to jest ta. Tak? Tak? Nie. To jest Turc. Tu jest Devonshire. Więc czy to będzie tutaj? To jest Vermilion. Tu jest Devonshire, więc gdzieś tutaj musi pani mieszkać. Chyba tutaj. Okej, przez przypadek ją kliknąłem. Pani Halster? Pan Wright mnie przysłał. Pan Wright, tak, zapłata. Czy masz rachunek? Tak, proszę. Tak, wszystko zdaje się być w najlepszym porządku. Masz tu coś za fatygę, do widzenia. O, dziękuję pani. Dobra, to była szybka robótka. Więc wrócimy do pana Wrighta. Co do tego artykułu, to jest darmowa kasa. Kasa się zawsze przyda. Dobra, pani Halster trzymała notatkę. Czy jest jeszcze jakaś praca? Nie? Dobra, spoko. O, uzbieraliśmy sobie całkiem niezłą fortunkę. Więc jest pewne miejsce, gdzie możemy wydać sporą część tej fortunki. Więc zawsze teraz się do niego przejdę. Ta Hate Parnell. Chyba to chyba tutaj. Ta, dokładnie. To już to jest dom dziwności pana Parnella. Dziwadło, dwugłowa krowa z Wendigrot. Dwugłowa krowa. To jest nawiązanie do braminów. Takiej typowej krowy z Fallouta, jak zapewne wiecie, twórca Arkanum są również twórcami Fallouta, więc to jest nawiązanie do tego. Okej, dobra. Skamieniały smok. Tak, to raczej kiepsko odciesany głaz. Co tutaj mamy? Niesamowita miniaturowa maszyna parowa. Naprawdę działa. Nie wygląda, żeby działała. Tabliczka na niej głosi. Złowrogi Aronax. No nie wiem. Ma trochę za krótki elf, jak... Znaczy, za krótkie uszy jak na elfa. Co tutaj głosi? Autentyczna, wysuszona głowa Kree. Głowa Kree, przecież zagłada Kree został wygnany, a nie zabity, więc to nie może być jego głowa. A tu gablota z gigantem ze Stillwater. Ha. No, to jest już bardziej zachwycające. Gigant ze Stillwater. Dosyć bestia. Czy kojarzycie ze Stillwater? Tam się mamy spotkać z Joachimem. Stillwater znajduje się gdzieś tutaj chyba, o ile się nie mylę. Właśnie tam mamy kolejną datkę z Joachimem, więc o Stillwater jeszcze odwiedzimy. Okej, ale teraz
porozmawiamy z tym. Z kolejne dziwadło. Najtargniejszy ork na świecie. Aha. Ugh, Igar, world's smartest ork. You have got questions? Nie wiem, w czym się specjalizujesz? I know much things. Gar tell all. Politics, mathematics, tea. Matematyka. Powiedz mi, ile wynosi 4 573 200 podzielone przez 6543. Gar, not genius. Gar smarter than other orcs. Not smarter than professor of mathematics. I know 25 times 40 equals 1000. No other orc tell you that. To możliwe, ale orki to idioci. You smart. Now you understand. Gar, world's smartest orc. A co masz mi jeszcze powiedzieć? I know much things. Gar, okay. Co masz mi powiedzieć o bieżących sprawach politycznych? Karad, foremost representative democracy in Arcanum. Chairman Willowsby try align Tarant with Caladon, cause him much trouble. Councilman Braith call for him to step down, us invade Caladon. He not like Caladon because it monarchy. Main question be, can democracy join with monarchy and not be stabilized? A, zapewne mogą. I zapewne to się kiedyś wydarzy. I z pewnością nie będziemy mieli w tym ani najmniejszego udziału. Ale okej, okay. Ale czy możesz mi porozmawiać o innych sprawach politycznych w Arcanum? Cumbria Kingdom dying. Refuse all technology. Lose all provinces. Gar think King Praet are stupid. Other places side Caladon or Tarant. Few try be alone. To jest bardzo mądry ork. Dobra, czy możesz mi coś jeszcze powiedzieć? I know much o herbacie. Yes, Gar like tea. Gar civilized. Gar say Earl Grey best. Made from blend of black teas and oil from the bergamot plant. Excellent, Gar say. Żartujesz, prawda? Każdy doskonale wie, iż czarna herbata się nie umywa do zielonej. To jest zapytanie. Oh, come now, that is rubbish. Green tea is for the foreign constitution, not for consumption by those with discerning... I mean... Gar no like green tea. Czy ja właśnie powiedziałem, że zielona herbata jest lepsza od czarnej? Nie, to rzeczywiście, to jest głupota, przepraszam cię, Gar, że ty masz rad... Czekaj. Dlaczego zachowujesz się jak półgłówek? Wydaje mi się, że jesteś bardzo inteligentny. Gar not idiot. Gar smart. Listen here, sir. Have you ever conversed with a purebred orc? You'll not be in for a scintillating conversation, of that I can assure you. Ale czy w tym wszystkim nie chodzi o to, że jesteś bardziej inteligentny od innych orków? Of course, but people will not accept a cultured orc. The very idea is preposterous. They would begin saying I was an half orc, or even deduce my truth. I mean, what I meant to say was, it is more effective showmanship for me to appear every bit the orc and to say brilliant things. Domyślał się twojego prawdziwego czego? Nie jesteś pełnokrwistym orkiem? Garfield Thelonious Remington III, of pure human stock at your service. I am not orc at all. Well, one can assume that somewhere in my lineage there exists orc blood simply from looking at me. But my direct antecedents, my parents and grandparents, were fully human. Imagine their shock when I was born. Więc dlaczego to robisz? To nieco upokarzające. You must have seen how orcs are treated in this world. It is not pretty. Though my circumstances may seem demeaning, it is better than being spit on in the streets, or being no more than a slave in a factory. Jesteś własnością tego muzeum? Czy możesz wyjść w dowolnej chwili? I am a bit of an indentured servant of Mr. Parnell's. He paid my parents a good sum of coin to have me come work for him. To nieco krutne ze strony twoich rodziców, iż cię sprzedali. Nonsense. I sold myself to Mr. Parnell over their objections. They were treated with scorn and derision because of me.
My father lost his employment, reputation, and his social standing. But even then, they would do nothing but love me as their son. The coin I received from Mr. Parnell has given them a comfortable life and rescued them from the poverty I caused. No, to dosyć smutna historia. Jak długo masz tak stać wystawiony na pokaz? I will most likely stay here for the remainder of my existence. I have nothing else to do with my life. It's not so bad, actually. The only dreadful aspect of this existence is the sheer boredom. You cannot imagine the idiocy of the common folk I must contend with on a daily basis. Dlaczego nie dołączysz do mnie? Obiecuję, że na znudzenie nie będziesz mógł narzekać. I appreciate the offer, but you have too large a group. I do not like crowds. Perhaps if there weren't so many in your party. Okej, dobra. Wiecie co? Zrobimy to tak. Sure. How does the day find you? While that sounds intriguing, I am indentured to Mr. Parnell for years to come, as I have said. It would cost quite a bit of coin to free me from my obligation. Gdybym obiecał ci wolność, dołączyłbyś się do mnie? Of course. I would find it invigorating to travel Arcanum, I believe. Postaram się porozmawiać o tym jeszcze z panem Parnellem. Porozmawiamy o tym, ale w następnym odcinku już trochę mało czasu się robi. Tak, porozmawiamy o tym. Będzie to nas trochę kosztować, tak jak powiedział, ale to jest tego warte. Ponadto mam jeszcze troszkę zadań pobocznych do porobienia w Tarancie, którymi się zajmiemy w następnym odcinku. A potem, no cóż, mamy akt własności kopalni Besitun, który musimy zwrócić. A cóż, o, potem już nie zostaje nam nic, tylko wyruszyć do kopalni. Jak to się nazywało? Tak, siedziby klanu Czarnej Góry i odkryć, co się stało z klanem. I co, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.